Koszmarny wypadek gwiazdy Disco Polo. Zdjęcia Radka Liszewskiego wystraszyły fanów. Radek Liszewski, lider zespołu, Weekend, poinformował o wypadku. Brzmi to naprawdę groźnie. W jakim jest stanie? Kariera Radka Liszewskiego, Radek Liszewski jest polskim muzykiem i liderem zespołu Disco Polo Weekend. Od najmłodszych lat uczył się grać na instrumentach perkusyjnych. W liceum, którego nie ukończył, założył z kolegami zespół, z którym występował w lokalnych klubach. W drugiej połowie lat 90. zmienił swoje preferencje muzyczne i zaczął interesować się Disco Polo. W 2000 roku razem z Tomaszem Jakubowskim założył zespół Weekend, który zadebiutował rok później w programie Disco Polo Live. Największą popularność radkowi i zespołowi przyniosła piosenka Ona tańczy dla mnie. Wydany w 2012 roku hit zdobył popularność również poza Polską, osiągając 17 miejsce na liście przebojów YouTube. Radosław Liszewski ma cztery złamane żebra, ale nie rezygnuje i pomimo bólu stara się wypełniać wszystkie swoje obowiązki. Na jeden z ostatnich wywiadów w centrum Warszawy przyszedł w gorsecie ortopedycznym. Super Express, postanowił zadzwonić do niego, a on opowiedział, co się wydarzyło. Co dalej z koncertami zespołu? Co z koncertami zespołu Weekend? Wyjawił, że jest zmuszony do chodzenia w gorsecie. Już dłuższy czas mu on towarzyszy. Radosław Liszewski informuje, że wszystkie występy grupy weekend odbywają się zgodnie z planem. Zespół zagrał nawet cztery dni po jego wypadku. Na scenie wkłada w występy pełne zaangażowanie, choć od czasu kontuzji nie tańczy i musi się oszczędzać.